Drodzy Państwo, raz jeszcze witam na konferencji PKSW21. Mamy właściciela Federacji Macieja Kabulskiego. Większość zawodników w Kolonii ma, mam nadzieję, że jeszcze dotrą. Rozpoczynamy serię pytań. Jest to, tak jak już wspominałem, jest to jedyne miejsce, gdzie możemy, możemy zadawać pytania dla zawodników. Już później zabieramy ich i już nie będzie możliwości przeprowadzenia wywiadu. Także w tym momencie rozpoczynam. Bardzo proszę, kto pierwsze pytanie i przekazuję mikrofon dziennikarzom. Dzień dobry. Grzegorz Szczepanik, MMA Octagon. Ja mogę? Dobra, sobie. Możesz. Ja mam pytanie do Krzyśka Kułaka. Co z nogą? Dokładnie coś... Narwane przyczepy, przekonanie. Piotrek ładnie trafił, idealnie. Stało się. Tyle. Okej, dzięki. Jeszcze do Maćka. Coś wiadomo z Borysa kontuzją? Nie, nic mi nie wiadomo jeszcze. No. Nie zdążyłem się dowiedzieć. Dzięki. Informacja o zdrowiu będą, jak zawodnicy wyjdą ze szpitala, bo ciężko. Moja propozycja jest taka, żeby już między sobą, jeżeli panowie macie pytania, żebyście sobie przekazywali mikrofon, więc to teraz ręka do góry i po prostu będę przekazywał mikrofon. Tak jak zaznaczyłem, jest to ostatnia możliwość. Zadanie tak, Janek? Mam pytanie do Macieja. Co dalej z Piotrem teraz? Po tej walce. Jaki będzie następny ruch? Ja najpierw chciałem powiedzieć, że Cipek, przepraszam, Medzik, powiedział mi przed chwilą, że czekają mnie baty, ponieważ w ogóle się nim nie zająłem i nie zainteresowałem jego chorobą, tylko byłem zainteresowany galą. Chciałem publicznie bardzo Cipka przeprosić. Gala jest stresująca. Mam nadzieję, że nie zostanę w rynku. Jeżeli chodzi o Piotra Sztusana, zwykle tak jest, że jeżeli ktoś u nas wygrywa, to bije się dalej. No, można powiedzieć, że Piotrek zaczął bardzo dobrze. Pokonał mistrza, który nigdy tego pasa nie stracił. Kolejne wyzwania przed nim, kategoria 84 jest bardzo obsadzona, w związku z czym myślę, że będziemy mieli okazję oglądać już niedługo. Dziękuję. Proszę. Wojtek Demuszak, Onet. Pytanie do... Mogę ja? Nie. Jeszcze nie teraz. Pytanie do pana Macieja Kapuckiego. W pojedynkach Lokę Skornik mamy remis 1-1. Czy będzie jakiś taki rozstrzygający bój? No na pewno nie od razu. Natomiast jeżeli losy tych zawodników albo ich zwycięstwa będą się tak układały, że będą w czołówce cały czas, no to na pewno Kornik i Lokę 3 się wydarzy. Ale może i Lokę zmieni kategorię, nie wiem jak tam wiesz. Bo takie słuchy chodzą, że... Nie, ostatnio bardzo dobrze znosił zrzucanie wagi, także może i Rokes powie. Czy będzie? No, może będzie, może nie, no, tego to ja nie wiem. Interesuje mnie jeszcze kategoria 71. Dwóch moich kolegów przegrało ze Smarkiem. No, może mogę ja spróbować niedługo. Kto wie, zobaczymy jak to będzie. Wojciech Piekurski, Drafter Info. Ja mam pytanie do Ciebie, bo tu się strasznie wyrywa. Jesteś. Słuchaj, czy... Co masz w oczach? I jego jeszcze trzymam przed treningówką, tak widzimy się, nie widzimy, że coś jest z twoimi oczami. Czy to ci pomogło w lepszym przycelowaniu na OSA? Tak, to są oczy. Nic nie było. Nic nie mamy przed złego skafu. Nie, tak naprawdę, już wspominałem, byłem chory. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, całkowicie byłem wyjęty z życia. Osłabienie tak organizmu było, że złapałem po prostu zapalenie spojówek. To nie jest po prostu ulubienie do marihuany, to jest zapalenie spojówek, także nie sugerujcie się tym. Myślę, że to zejdzie niedługo, także spokojnie. Nie będę jak cyklu. Druga sprawa, bo widzieliśmy, że Rodney co prawda poszedł w dół, no, wyglądało to dość nieciekawie, ale od razu odezwały się takie głosy, że w powtórkach telewizyjnych wyglądało to tak, jakby ten cios opadł go. Jak to czułeś? Czy poczułeś to na swoim nadgarstku? Nie, właśnie nie poczułem tego ciosu. Byłem w szoku, że po prostu on opuścił ręce i pada na dół, ale jakby instynkt myśliwego od razu kazał mi go dobijać. Po tarczę grała takie właśnie wzorze. Nie. Panowie? Nie chcę być egoistą.
Artur Mazurki, Szkoła na Polskę. Ja mam do Irokeza pytanie, czy gdybyś dostał teraz propozycję walki z Kurtem Warburtonem, bo ponoć taki pomysł jest, jeśli on wyleczy kontuzję, to chciałbyś się z nim zmierzyć, czy jednak zmienić kategorię wagową? Znaczy, oczywiście, żebym chciał. Na tą chwilę mogę ci powiedzieć, więc teraz sobie mi odpoczynek, zalecenie do końca kontuzji, no a później no, wypada, no miałem kontuzję, oczywiście jestem zawodnikiem, już można powiedzieć, trochę lat mam. Uważam dosyć zapalenie nogi, od ostatnich tygodni. No, mój rehabilitant, moi lekarze powlokowali kolano i dzięki temu tutaj jestem. No i całe szczęście mili w jiu-jitsu, było lepsze. Dziękuję. Może pytanie do Krzyśka Kułaka. Krzysiek, jak się czułeś kondycyjnie w tej walce? W miarę dobrze się czułem kondycyjnie. Słyszałem cały czas czas z jednej i z drugiej strony. No mówię, gdzieś tam po tym pierwszym kopnięciu, co mi ta noga tak poleciała, już czułem tą nogę i już skupiałem się na tym, żeby bardziej nie obciążać. Myślę, że kondycyjnie dam radę trzecią rundę przebaczyć. No ale wszystko skończyło się moje myślenie o ataku, jak zaczęła mi noga boleć. Jeszcze tylko przed następnym pytaniem chciałem powiedzieć, że jest z nami tłumacz. W związku z tym nie musicie się Państwo krępować, jak Wasz angielski nie jest najlepszy. Mój też nie jest, ale użyłbym tłumacza. Poprosimy o tłumacza. Do Rudneya Wallace'a pytanie. Może nietypowe. Co czuł po tym uderzeniu? Czy to odcięło go totalnie, czy utracił całkowicie świadomość? No, jak się czuł po tym uderzeniu? Obviously, it was a strong punch. It put me out. It was like a flash knockout. I didn't really feel it. And looking at the replay, it was like, wow, I can't believe that happened. So, you know, I mean, all respect to him. He threw the punch and it landed, and I fell, and it was a knockout. So congratulations. To był natychmiastowy knockout, nic nie poczułem, obudziłem się, no jak zobaczyłem powtórki, to sam nie mogłem uwierzyć w to, co się stało. Gratulacje dla Michała, świetnie mnie trafił. Może jeszcze jedno pytanie, wiadomo, że ten kraj będzie się jemu najlepiej kojarzył, ale czy jeszcze ewentualnie trzecią szansę wziął, gdyby dostał taką propozycję? Of course, I take any fight somebody offered me. If I was a promoter, bro, I wouldn't even offer me a fight though, because I stuck it up in Poland. I'm stinking it up over here. So, but I mean, if you do bring me back, don't put me on the poster, man, because I don't deserve to be here. I don't deserve to be on this. But I look good, but I don't deserve to be there. Oczywiście, jeżeli dostałbym taką ofertę, to bym chciał jeszcze raz tu przyjechać, ale na miejscu promotorów by mnie nie zapraszał. No bo ja po prostu daję ciała tutaj w Polsce i nie umieszczajcie mnie nigdy więcej na plakacie, bo na to nie zasługuję. To może jeszcze ja do Mameda, Michał Rogoziński, Inna TV. Mamed. Młodzień. Chciałem się spytać o to, że wchodziłeś w nogi dwa razy, podbierałeś jedną nogę Kendallowi, nie udało się obalić, no i później ta decyzja, żeby podbrać dwie nogi, dlaczego w ogóle od razu nie zdecydowałeś się na to, żeby o twoją walkę? Przykład, jeszcze raz. Dobrze, do Michała dojdziemy zaraz. Miałeś dwie próby obalania Kendalla, wchodziłeś, wyhaczałeś jedną nogę. 1,98 m, może ciężko było, wykazał się dużą, fajną koordynacją przy tym wzroście. Potem poszedłeś po dwie nogi. Dlaczego wcześniej tego nie zrobiłeś? Dlaczego? To nie było takie koniecznie zamierzone, żeby sprowadzić tam sytuację wynikła, że łapałem tą nogę, ale on bardzo dobrze zapina gilotynę, więc gdzieś próbował zapinać gilotynę w sprowadzenie, bo naprawdę była bardzo mocną, bo jest wysoki, ma długie ręce i ta gilotyna jest niebezpieczna, więc po prostu odpuszczałem sobie sprowadzenie, nie szedłem do drugiej nogi. Już gdzie miałem dostał sygnał, że już jednak czas sprowadzić go do dwóch, no w drugiej rundzie już sygnał może nie, inaczej. Miałem rozbite ręce, miałem rozbitą rękę, miałem rozbitą nogę i już nie mogłem ani bić, ani prawą nogą, ani prawą ręką. I już po prostu zdecydowałem, że to robiliśmy akurat to sprowadzenie,
przeskokiem wewnątrz i po prostu zdecydowałem, że muszę sprowadzić troszeczkę do partnerzy powalczyć. Jak zawsze wirtuoz podczas walki, pokazałeś kilka high-kicków fajnych. No i tak naprawdę ten kontakt to był chyba, nie wiem, 5 piątek mu przybiłeś, także bardzo sympatycznie, dobre relacje. I jeszcze do Michała Materii mam pytanie od razu. Wcześniej się rozmawialiśmy przed walką, stanąłeś przed takim ciężkim, bardzo ciężkim zadaniem, bo wiadomo, Mamed Kalidow to dokonał czegoś rewelacyjnego, niesamowitego. Dzisiaj, można powiedzieć, przebiłeś to czasowo. No i jak się czujesz? Jeżeli chodzi, czy czułem presję, tak, z tego tytułu, że mamy trzy... Troszkę, poza tym pierwsza odmiana pasa twoja. Nie, bo mamy w moim odczuciu jest mistrzem w moich oczach, także po prostu miło było walczyć z kimś, którego on tak szybko znokautował i naprawdę nie starałem się ani pobić jego rekordu, ani po prostu chciałem dać dobrą walkę i wygrać, a to jaki jest moment, to po prostu tylko potwierdzę swoją klasę przy każdej walce i ja naprawdę nie mam takich aspiracji, żeby powtarzać to wszystko, bo ja chcę po prostu też pisać swój kawałek historii. Ale w moich oczach jest dla mnie mistrzem. Dziękuję. I taki rachunek matematyczny akurat się ułożyliście. Suma Maciej Kawulski, jeszcze do organizatora mam pytanie, bo na gali 20 był pojedynek dwóch przyjaciół, Borys Mańkowski, Rafał Moks. Przyjaciele od wielu lat. Mimo to był postawiony warunek, musicie walczyć i zestawiliście ich. Mamet z Michałem powiedzieli, że nie będą i obiecują, że nie będą ze sobą walczyli. Co teraz? Ciężki orzech do zwyzienia. To nie jest ta sama waga, inna, nie wiem, czy traktować to w innej klasie zawodników. Maćku, co teraz robicie z Marcinem Lewandowskim? Moje podejście do tego jest takie. To jest sport, zawodowy sport. Robimy to wszyscy za pieniądze. Nie mam wrażenia, że wychodząc do ringu trzeba nienawidzieć przeciwnika. Maciek, nie wyrzucaj nas. Albo chcieć go w jakikolwiek sposób poniżyć. Natomiast jak Państwo widzą, będzie mi ciężko filozofować teraz w obecności obydwu tych fighterów, w związku z czym przy innej okazji odpowiem na to pytanie. Dzięki, Maciek. Maciek, nie chcę Ci psuć humoru, ale mam takie pytanie troszkę zewnątrz. Co wobec tego faktu, że powraca pewna duża organizacja na rynek, prawdopodobnie. Co więcej, zawiązała współpracę z telewizją Polsat. Wy jesteście z Polsatem związani od trzeciej gali długi czas. I jak do tego pan Marian Kmita się odnosi w ogóle, bo z tego co wiem, powiedział, że to jest druga noga dla równowagi polskiego MMA. To musisz pytać pana Mariana Kmita, być może. No ja powiem Ci, niewiele wiem o planach MMA, tak, bo rozumiem, że o to pytasz. Poza tym, że dużo tam klatki, siatki były tylko na galach, w związku z czym jak to się dalej potoczy, zobaczymy. No, chciałbym, żebyśmy pytali tutaj o sprawy związane z KSW, ponieważ jest to konferencja po KSW. Nie jest to miejsce, żeby się nabijać, czy też poniżać ludzi z konkurencji. No, oby im się żyło jak najlepiej. Dziękuję. Kto następny? Ty, może wezmę mikrofon. Przekażę proszę tam do tyłu. Do kobiety. Karolina Kowalkiewicz. Gratuluję pięknej walki i od razu pytanie o to, czy myśli już o następnej walce i o następnej przeciwnicy, Marta Wojnowska. A widziałem ją na żywo i na pewno będzie jeszcze bardziej niebezpieczna niż jej dzisiejsza rywalka. Czy myśli już o tej walce? Nie, na razie myślę o wakacjach. Maski? Co mam być? Maski? Nie myślę o tej walce, będę o niej myślała pewnie za jakiś czas, kiedy rozpoczniemy przygotowania do tej walki. Na razie nawet nie wiem, kiedy ona się odbędzie. Niebawem, także do niej mam długie wakacje. Proszę bardzo. Dalej, kto tam pytanie, proszę? A, pytanie do Michała Materii, tak się chodziło. To właśnie powiedziałeś, że chcesz pisać własny kawałek historii, tutaj odstrakując do tego, co o Mamedzie, o waszej walce i w ogóle o knockoutach z Rodneyem. Wobec tego Mamed już jakby wyjaśnił te wątpliwości, czy przenosi się do UFC. A jak jest z tobą? Czy ty w ogóle masz jakieś plany, które sięgają poza KSW? Oczywiście, to od początku, kiedy nawet KSW dało mi szansę powrotu na walkę, żeby
znowu stoczyć swój pojedynek. Zawsze mówiłem, że moją aspiracją jest do tego dążyć, do tego, żeby iść do UFC. Tak samo te wyjazdy, które tam jeżdżę do UFC, to nie są tylko po to, żeby zbierać doświadczenia, ale też, żeby zaprezentować się do stanu, przepraszam. Także to wszystko jakby jest... Proszę, tutaj jest pytanie. W lewą stronę mikrofon. Krzysztof Skrzypek, fightsport.pl. Miałbym pytanie do Mameda. Chodzi mi o nastawienie do walki, bo to kolejny raz zmienił się przeciwnik w ostatniej chwili i nie wiem, może to moje wrażenie. Ja zdaję sobie sprawę, że łatwo się ogląda walkę z tyłu, ale ta pierwsza runda była taka bardzo nieskupiona, czy gdzieś tam nie było tego pójścia za ciosem, czy to o to chodziło, czy to właśnie przez to, że nagle coś się zmieniło i w drugiej faktycznie było takie spięcie, kończymy to? Problem w tym, że jest to wszystko się robi, nie? Bo zawsze kończę i muszę kończyć. Nie, to nie jest tak. Kendall jest dobrym zawodnikiem, bardzo dobrym zawodnikiem. Pomimo tego, że mało czasu było, żeby przygotować cokolwiek pod niego, przygotowałem się pod mniejszego zawodnika. Długie ręce po prostu podczas walki. Powiedzmy sobie tak szczerze, bo pierwsze mówię, nie wiem, co się stało z tym palcem, ale mam coś z nim nie tak, nie połamane może jeszcze coś. Poczułem to pod koniec rundy, że coś nie tak mam z palcem, bolą mi strasznie. Również rozbiłem sobie nogę, bijąc solo kiki. Tak naprawdę już w drugiej rundzie nie mogłem ani ręką prawą bić, ani lewą nogą, znaczy ani prawą nogą, więc było, nie miałem innego wyjścia, musiałem sprowadzać go i walkę kończyć, starać się kończyć. Ale naprawdę w pierwszej rundzie, jak się walczyłem, czułem, że jednak ten wzrost i on czuł ten dystans, że w moich próbach wejścia szosami on blokował. Wejście w nogi dwa razy, podpinął gilotynę, niebezpiecznie było, nie dałem rady go sprowadzić. Dobra walka była, dobrze chodził w pierwszej rundzie, również w drugiej. Udało mi się, dzięki Bogu. Szanuję tego zawodnika, dziękuję mu za to, że przyjechał, zawalczył ze mną. I daliśmy dobrą walkę, mam nadzieję. Ale ja uważam, że jest bardzo dobrym zawodnikiem i to, że się działa w pierwszej rundzie, to znaczy, że ja nie jestem nad człowiekiem, również on nie jest nad człowiekiem, to była walka. I bardzo fajnie wyszło. Uważam, że jednak wygrałem tą walkę, ale nic na to więcej nie mogę zrobić. No co, nie skończyłem pierwszej rundy. Przepraszam. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Mam pytanie do Artura. Możesz nam powiedzieć troszeczkę, jak przebiegła ta walka i jaki miałeś plan? To znaczy, mam był inny niż wykonanie, bo dzisiaj no nie wiem, co się stało, po prostu nie byłem sobą. Przepraszam fanów za to, że dałem chyba najsłabszą walkę w swojej karierze, no kompletnie nie wiem, co się stało. Oczywiście gratuluję Meczkowi Pasa. No i chciałbym teraz powiedzieć, że bardzo, bardzo bym chciał trzeciej walki, to tam myślę, żeby wyjaśnił sytuację między nami. Dzięki. I ostatnie dwa pytania. Jakub Mandry, mymma.pl. Ja mam pytanie do Piotra Strusa. Ponad połowa zawodników tutaj zgromadzonych to fighterzy z dywizji średniej. Czy myślałeś już o potencjalnym przeciwniku na następnych galach? Nie i nie ode mnie, bo to zależy. Dostajemy propozycję do walki i dopiero się na ten moment wypowiadamy, ewentualnie jak mamy w ogóle coś do powiedzenia. A czy jest może zawodnik, z którym chciałbyś się zmierzyć? Na pewno nie jest to mamy na niecipek. I ostatnie pytanie. Proszę bardzo, tutaj mikrofon proszę przekazać. Mam również pytanie do Piotra. Pokonałeś w swoim debiucie, jakby nie było, ikonę KSW. Czy teraz będzie tak jakoś z górki? Nigdy nie jest z górki, cały czas jest pod górkę, więc nie wiem, każdy dąży do jakichś tam sukcesów, prawda? No i się bardzo cieszę z wygranej, wiadomo. Mam nadzieję, że walka była dobra. Pytasz, Patruś. Dziękuję. No i tyle. I mam nadzieję, że dalej dostanę szansę na dalszy rozwój po prostu. I tylko tyle. Proszę Państwa. Bardzo Państwu dziękujemy za konferencję. Bardzo bym prosił, żeby już nie naciskać z zawodnikami. Kilku z nich przejdą do szpitala. Zakończyliśmy tą serię pytań, a indywidualnie można się zadzwaniać z zawodnikami na wywiady. Wszyscy do siebie przetrzymamy telefony. Bardzo ja również Wam dziękuję, że przybyliście na galę i na tą konferencję. Dziękuję.